Witam wszystkich, słuchajcie, no nie wytrzymałem i muszę wam pokazać to genialne urządzenie, które naprawdę jest takim must have'em na biurku, kurde, każdego elektronika, który lutuje, są jakieś opary, no i wiadomo, że nie wolno tego wdychać, bo jest to bardzo szkodliwe. Powiem wam tak, tu jest takie mega zaje fajne urządzonko, które wydrukował mi szczur wodny. Jest to pochłaniacz oparów. Wydrukowany na drukarce Ender 3 Pro. I powiem wam coś takiego. Tu jest zasilanie na 12 V. Miałem wcześniej robić projekcik na akumulatory w pakiecie 3S, ale postanowiłem, że wykorzystam mój zasilacz serwisowy. Przerobię sobie kabel. Kabel, który będzie zasilał tego wspaniałego, nie wiem jak to powiedzieć, robocika wdychającego opary, bo on wygląda trochę tak jak jakiś taki robot, nie? Dziwny. I ten, i powiem wam, że to jest genialne. Zaraz zobaczycie jak to działa. Ja jestem pod mega, mega fajnym wrażeniem i dopiero jak to włączyłem, to zauważyłem, że tutaj są takie futury, o których nawet nie wiedziałem, że są. Pierwszym futurem, to zaraz wam pokażę, jaki będzie. Na razie ja sobie podepnę to do zasilania. Tu jest na górze taki hebelek, którym będę go włączał i wyłączał. Także zobaczycie, jak to będzie działało. A może jeszcze sobie przerobię to tak, że po prostu jakiś taki przycisk, tylko żeby można było wciskać, bo akurat tak się składa, że mam takie fajne przyciski. Chociaż ten przycisk tutaj hebelkowy też jest spoko. Dobra, i teraz słuchajcie, załóżmy, że mamy taką sytuację. Lutujemy coś, tak? Tu jest na górze umieszczony filtr węglowy. Tutaj za wiatrakiem też jest filtr węglowy. I pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jest coś takiego. Po włączeniu tego, najpierw go włączę. Zobaczcie, co się będzie działo. On jest podświetlany w środku jeszcze diodami LED. Tutaj mi kabel szwankuje coś mój, ale to jak dobrze się ustawi, to będzie chodziło. 12 V. Trochę słychać jak on chodzi. Ale no bajera, to jest po prostu genialne. No, postawiłem sobie go na biurku, teraz załóżmy, że tutaj coś będę lutował i zaraz sprawdzimy w takim realnym teście, jak te opary będą wciągane tutaj przez te usta takie duże, czerwone. Dobra, słuchajcie, kolejnym takim mega zaskoczeniem to jest, zobaczcie, tutaj ma na głowie taki kapelusz. To jest taka skrytka na coś. Można to otworzyć i coś sobie tutaj włożyć. Dobra, nie? Naprawdę, ktoś, kto to zaprojektował, miał mega, mega fajną wyobraźnię i fajnie mu to wyszło. No to jest coś fajnego, naprawdę. Bardzo praktycznego przede wszystkim. I słuchajcie, mam dla was, kurde, nagrodę. Jeżeli ktoś wymyśli dla niego jakieś imię fajne, które mi się spodoba, to dostanie ode mnie takie głośniki do laptopa, do jakiegoś tabletu. Są bardzo fajne, naprawdę bardzo fajnie grają. One są na 4 paluszki, chyba te małe, ale mają naprawdę fajny dźwięk. Tutaj wzmacniacz jest, no fajny jest, bo używałem ich kiedyś i pomimo, że są małe, to jakość dźwięku jest bardzo fajna. Także mówię, kto wymyśli jakieś fajne imię, które mi się spodoba, no to w komentarzu oczywiście piszcie. To wtedy jakoś się tam dogadamy i to wyślę tej osobie, która będzie poda najlepsze, najśmieszniejsze imię. No nie wiem, no próbujcie. Jeżeli ktoś chce, to śmiało niech pisze. Dobra, robimy testa. Ja sobie go włączę. Lutownica idzie w ruch, czyli podłączamy sobie lutownicę. Załóżmy, że coś zrobię coś takiego. I tutaj mam pod spodem taki topnik. No i teraz patrzcie się, co się będzie działo, jak będę go rozgrzewał. Widzicie? Leci wszystko tutaj do tego. Zobaczcie. Genialne, no kuźwa. Nawet jak dam niżej.
No, jakby tak gdzieś postawić tutaj przed płytką to, co ślutujecie, to słuchajcie, nie ma opcji, żeby wam to nie wyciągnęło oparów. Mega, świetne to jest, kuźwa. Jeszcze teraz sobie tutaj cyną go ocynuję. Widzicie, jaki ten strumień tutaj idzie w to? To najlepiej by było widać właśnie na czymś ciemnym. Coś takiego dać pod spód. I teraz załóżmy. Będzie widać, nie? Co prawda 12 V. No, ładnie ciągnie. Mówię, gdzieś tutaj, jak jest płytka przed tym i lutujecie, to wszystko leci w ten filtr węglowy. I w ogóle nie wdychacie tego smrodu. Dobre, dobre to jest. Kuźwa, to jest zarąbise. Mi się to strasznie spodobało. Oczywiście będę starał się tego w miarę jakoś używać. Jestem ciekawy, co ile taki filtr powinno się wymieniać w takim urządzeniu. Co pół roku? Co rok? Oczywiście to zależy. O, teraz na przykład sobie czyszczę grot, to leci tego syfu trochę. Odłączę sobie grzanie. Niech to wyciągnie mi. Słuchajcie, to jest dobre, to jest naprawdę fajne, bo jakby nie patrzeć, to te opary gdzieś nam po tym pokoju uciekają. I powiem wam, że taki odsysacz oparów z tym filtrem węglowym robi robotę. Robi robotę, to jest oczywiście w formie takiej zabawki, powiedzmy. Nie ma to jakiegoś porównania do tych filtrów takich profesjonalnych, gdzie jest wyciąg, gdzie rura ma średnicę 30 centymetrów. No ale powiem wam, że jak na wydruk 3D, to jest po prostu zajefajne. Muszę sobie ustawić jeszcze jakoś tak fajnie do miniaturki, żeby to było coś takiego. Okej. Okay. Gdzieś tu miałem skrót, kurde, aha. Ctrl plus S chyba. Że mi OBS zrobi screena. Czy Alt plus S? Nie, nie pamiętam. Chyba CTRL plus S i OBS mi robi screena tego, co widzę tutaj na ekranie. Także genialne. Dla mnie to jest 10 na 10. Świetne. Szczególnie, że jeszcze tu ma tą skrytkę taką fajną w głowie. Można mu coś tam włożyć. Zarąbiste. Super, dzięki, szurze wodny. To by było na tyle. Także czekam na wasze komentarze w kwestii imienia dla niego, jakie mu nadać. I mu napiszę markerem białym tutaj gdzieś z boku, jak on się będzie nazywał. Także pozdrawiam, trzymajcie się.